Pewna dziewczyna chciała dostać się do elitarnego bractwa na jej uczelni. Członkowie klubu obiecali jej przyjęcie, jeśli wykona pewne zadanie, które przedstawią jej dopiero we właściwym momencie. Pewnej nocy do okna dziewczyny zapukała jedna z koleżanek, która należała już do bractwa. Ubieraj się i idziemy! Dziś twoja kolej na dołączenie do klubu! Szepnęła. Dziewczyna szybko wrzuciła na siebie ubrania i cichutko wyślizgnęła się z akademika. Samochód już czekał na nią pod bramą. Dokąd jedziemy? Spytała wsiadając. Dowiesz się tego we właściwym czasie, brzmiała odpowiedź. Po kilkunastu minutach jazdy znaleźli się przed bramą cmentarza. Dwa dni temu zmarła w mieście jakaś kobieta. Jej ciało leży w kaplicy pośrodku tego cmentarza. Wprawdzie trumna była zamknięta, ale nie ma takich rzeczy, z którymi nie umielibyśmy sobie poradzić. Teraz jest już otwarta. Słuchaj uważnie. Na czole denatki położyliśmy złotą monetę. Wystarczy, że wejdziesz do kaplicy, zabierzesz jej pieniążka i wrócisz tutaj. My będziemy czekać dokładnie w tym miejscu. Dziewczyna była przerażona, lecz chęć dołączenia do bractwa wzięła górę. I już po chwili przestąpiła bramę cmentarza. Im dalej zagłębiała się wśród grobów, tym okolica wydawała się bardziej upiorna. Szum wiatru, pochukiwanie słów i pomniki, które w blasku księżyca wyglądały niczym potworne karykatury, napawały ją lękiem. Jednakże starała się panować nad swymi emocjami i już po kilkunastu minutach stała u wrót kaplicy. Pchnęła je i drzwi ustąpiły z głośnym zgrzytem. Rozdygotana weszła do środka i zobaczyła otwartą trumnę, a w niej ubraną na czarno zmarłą. Jej twarz była potwornie blada, a ręce złożone na piersiach przypominały szpony. Lecz najważniejsze było jej czoło, bowiem na nim spoczywała mała, złota moneta. Dziewczyna wyciągnęła drżącą rękę. Podniosła monetę i zaczęła co sił w nogach uciekać do wyjścia. Jej nerwy były krańcowo napięte. Biegła na oślep pomiędzy grobami, co chwila potykając się i marząc, by znaleźć się już w bezpiecznym wnętrzu samochodu, pośród swych znajomych. Nagle poczuła, że coś chwyta ją za kurtkę. Przed oczyma dziewczyny od razu stanęła twarz kobiety w trumnie i jej szponiaste dłonie. Jednakże obraz nie pozostał zbyt długo. Dziewczyna o słabych nerwach zmarła na atak serca. Rano przyjaciele znaleźli ją martwą z szeroko otwartymi ustami i krzykiem, który zamarł jej na ustach. Kaptur jej kurtki zaczepiony był o skrzydło marmurowego posągu anioła.